filiach Muzeum Historii Katowic można oglądać pracę Edwarda Dwórnika, artysty zmarłego w 2018 roku, którego twórczość obejmuje około 8000 obrazów oraz tysiące rysunków i innych prac na papierze. Są to obrazy tak naprawdę z całej twórczości, bo mamy przykłady z lat 70., 80., 90. i 2000. Całe spektrum tego, czym się zajmował. Od ludzi, sportowców, to co za mną widoczne, sportowców, robotników, poprzez miasta, jego podróże autostopem. Jest parę obrazów niebieskich, bardzo znanych, tych, które bardzo przyciągają uwagę swoimi niebieskimi kolorami. Są to miasta takie jak Moskwa, Paryż, Łódź czy Płock. Całe jeszcze mnóstwo innych obrazów, które tutaj można obejrzeć, jakby oglądając taką drogę, którą Dwórnik w swoim malarskim życiu przeszedł. Myślę, że to jest taki portret jego twórczości właśnie w całości zamknięty. Od początku twórczości po kres. Jakiś taki może hołd też jemu. Niedługo będziemy przeżywali też rocznicę jego śmierci, więc też to się jakoś wszystko wpisuje. Pokazanie tej postaci jako takiego artysty, który też za życia odniósł sukces, to też jest bardzo ważne, że jeszcze nie każdemu artyście się to zdarza, natomiast Dwórnik sukces taki i artystyczny, i komercyjny odniósł jeszcze żyjąc, tak naprawdę sprzedawał swoje obrazy za bardzo wysokie kwoty, mógł sobie pozwolić na wiele. Mamy taki przykład obrazu, gdzie kupił czyjś obraz i pozwolił sobie go zachlapać z własną farbą, taką ingerencję zrobił. Więc widzimy, że artysta spełniony na pewno, cały czas poszukujący, cały czas odkrywający nowe tematy i taki narrator naszej polskiej rzeczywistości, tak bym go określił, pokazujący to, co się działo mniej więcej na ulicach naszych miast w latach 60., 70., 80., więc bardzo szeroki spektrum jego tworzenia, jego podejmowanych tematów i to wszystko u nas do obejrzenia. Wybrane prace Edwarda Dwórnika dostępne są w filiach Muzeum Historii Katowic do dnia 14 marca 2021 roku.